Wiesz już, że mnożenie można zapisać w postaci dodawania. Jeśli potrafisz dodawać do siebie ułamki, to ich mnożenie przez liczby naturalne nie powinno mieć przed Tobą tajemnic. Za chwilę pokażę Ci, jak to robić. Widzisz trzy naczynia, w których jest woda i jedno puste naczynie. Każde naczynie ma pojemność 1 litra. Każde naczynie jest również podzielone na 5 jednakowych części. W każdym z tych trzech pojemników wypełniono jedną część z pięciu. Można więc powiedzieć, że w każdym znajduje się 1 piąta litra. Jak obliczyć, ile wody znajdzie się w tym naczyniu, jeśli przelejemy ją z tych trzech pojemników? Skoro w każdym naczyniu znajduje się 1 piąta litra wody, to należy dodać do siebie trzykrotnie ułamek 1 piąta. Zauważ, że mamy tutaj dodawanie takich samych liczb. Wiesz już, że dodawanie takich samych liczb można zapisać w postaci mnożenia. Ile razy dodajemy do siebie ułamek 1 piąta? 3 razy. Tę sumę możemy więc zapisać jako 3 razy 1 piąta. Jak zatem obliczyć, ile to jest 3 razy 1 piąta? Skoro to jest to samo, co 1 piąta dodać 1 piąta dodać 1 piąta, to należy dodać do siebie te 3 ułamki. Mają one takie same mianowniki. Dodajemy więc do siebie liczniki. 1 dodać 1 dodać 1 to 3. Otrzymamy 3 piąte. Przelejmy teraz wodę z tych trzech naczyń do pustego pojemnika. Sprawdźmy, czy rzeczywiście otrzymamy 3 piąte. Najpierw przelejemy wodę z pierwszego naczynia, następnie z drugiego i na końcu z trzeciego. Widzisz, że w tym naczyniu wypełniono 3 części z 5. Skoro to naczynie ma pojemność 1 litra to mamy tutaj 3 piąte litra. Pokażę Ci teraz, jak jeszcze szybciej obliczyć iloczyn liczby naturalnej i ułamka zwykłego. Wiesz już, że 3 razy 1 piąta to jest to samo co trzykrotne dodanie do siebie ułamka 1 piąta. Dodajemy do siebie te same liczby. Mało tego, są to ułamki o takich samych mianownikach i takich samych licznikach. W takiej sytuacji będziemy dodawali więc do siebie liczniki, a mianownik przepiszemy bez zmian. Co otrzymamy? W liczniku 1 dodać 1, dodać 1. W mianowniku zapiszemy 5. Spójrz teraz na licznik. Tutaj trzykrotnie dodajemy do siebie liczbę 1. Takie dodawanie możemy zapisać w postaci mnożenia. A jak? 3 razy 1. Mianownik znowu przepisujemy. Ile to jest 3 razy 1? 3. Otrzymamy 3 piąte. Aby pomnożyć liczbę naturalną przez ułamek zwykły, wystarczy tę liczbę naturalną pomnożyć przez licznik. Dokładnie taki zapis mamy w tym miejscu. Podsumujmy zatem. Spójrz raz jeszcze na ten iloczyn. Mamy tutaj mnożenie liczby naturalnej i ułamka zwykłego. Mnożymy więc liczbę naturalną przez licznik. 3 razy 1 to 3. Otrzymujemy 3 piąte. To jeszcze nie cała wiedza dotycząca mnożenia liczb naturalnych i ułamków zwykłych. Spójrz na taki przykład 5 razy 7 25. Aby obliczyć ten iloczyn, należy liczbę 5 pomnożyć przez 7. Zapiszę ten iloczyn w liczniku 5 razy 7. Mianownik przepiszę bez zmian. Jak inaczej możemy zapisać ten ułamek? To jest to samo co 55 razy 7. Popatrz teraz na ten ułamek 5 dwudziestych Czy ten ułamek da się skrócić? Da się. Licznik i mianownik to liczby, które dzielą się przez 5. 5 podzielić przez 5 to 1. 25 podzielić przez 5 to 5. Co otrzymujemy? Otrzymujemy 1 piąta razy 7. Nie ma znaczenia, czy liczba naturalna znajduje się po lewej stronie ułamka, czy po prawej. Mnożenie jest przemienne. Aby obliczyć wynik tego mnożenia, należy liczbę 7 pomnożyć przez 1. 7 razy 1 to 7. Otrzymujemy 7 piątych. Zauważ, że w tym ułamku licznik jest większy od mianownika. Gdy na końcu otrzymamy ułamek niewłaściwy, to możemy go zamienić na liczbę mieszaną. Liczba 5 mieści się w liczbie 7 1 raz. Do liczby 7 będzie brakowało 2. 7 piątych to jest to samo co 1 i 2 piąte. Spójrz raz jeszcze na ten sam przykład. Można go obliczyć jeszcze szybciej. Cofnijmy się na chwilę do początku. 5 razy 7,25. Zwróć uwagę, że tutaj skracaliśmy liczby 5 i 25. Liczba 5 znajduje się tutaj, a 25 tutaj. Mnożenie liczb naturalnych i ułamków zwykłych można uprościć sobie jeszcze bardziej, skracając liczbę naturalną z mianownikiem ułamka. Wspólnym dzielnikiem liczb 5 i 25 jest 5. 5 podzielić przez 5 to 1. 25 podzielić przez 5 to 5. Otrzymujemy 1 razy 7 piątych. 1 razy 7 piątych to 7 piątych. Pamiętaj, że gdy na końcu otrzymujemy ułamek niewłaściwy, to zamieniamy go na liczbę mieszaną. 7 piątych to inaczej 1 i 2 piąte. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 5 szóstych razy 4. Najpierw zawsze zastanawiamy się, czy liczbą naturalną da się skrócić z mianownikiem. Innymi słowy zastanawiamy się, czy istnieje jakaś liczba różna od 1, która dzieli liczbę 6 i 4. Istnieje. Taką liczbą jest dwójka. 4 podzielić przez 2 to 2, a 6 podzielić przez 2 to 3. Otrzymujemy 5 trzecich razy 2. Uprościliśmy sobie mnożenie. Teraz liczbę 2 mnożymy przez licznik. 2 razy 5 to 10. Otrzymujemy 10 trzecich. Mamy tutaj ułamek niewłaściwy. Zamieniamy go na liczbę umieszaną. 10 trzecich to inaczej 3 i 1 trzecia. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 3 razy 4 piąte. Najpierw zastanawiamy się, czy istnieje jakaś liczba różna od 1, która dzieli zarówno 3, jak i 5. Nie istnieje. Mnożymy więc liczbę 3 przez licznik, czyli przez 4. 3 razy 4 to 12. Otrzymujemy 12 piątych. Otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy, więc zamieniamy go na liczbę umieszaną. 12 piątych to inaczej 2 i 2 piąte. Ostatnie zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 79setnych razy 10. Czy istnieje jakaś liczba różna od 1, która dzieli zarówno 10, jak i 100? Istnieje. Jest nią liczba 10. 10 podzielić przez 10 to 1. 100 podzielić przez 10 to 10. Otrzymujemy 79 dziesiątych razy 1. 79 dziesiątych razy 1 to 79. Dziesiątych. Znowu mamy tutaj ułamek niewłaściwy. Zamieniamy go na liczbę mieszaną. 79 to inaczej 7 i 9. Aby pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, należy licznik ułamka pomnożyć przez liczbę, a mianownik przepisać bez zmian. Dzięki tej playliście dowiesz się, jak mnożyć i dzielić ułamki zwykłe. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja .tv.